Cześć, ja mam na imię Dawid i chciałbym Was zaprosić do kolejnego odcinka z serii Okiem Eksperta. Gwiazdą dzisiejszego nagrania jest auto, które w sercach maniaków motoryzacji no, niestety nie rozpala zbyt wiele emocji. Natomiast w głowach tych, którzy lubią auta tanie w eksploatacji, lubią auta użytkowe, takie, które nie będą sprawiały im wielu problemów. Jak najbardziej to będzie samochód, który przypadnie do ich gustu i który pewnie w przyszłości przyniesie im łatwą, tanią i prostą eksploatację. Mówimy dzisiaj o Hyundaiu i40 z roku 2012, który na dzień wystawienia. Miał przejechane nieco ponad 170 tysięcy km. Pod jego maską pracował wolno-sący silnik benzynowy o pojemności 1,6 generujący 135, 5 koni mocy współpracujący z sześciostopniową skrzynią manualną. Jeżeli chodzi o weryfikację ogłoszenia, nie mamy tutaj zbyt wielu informacji, dostajemy tylko tutaj. Króciutki, króciutki opis: że auto jest sprowadzone z Niemiec. Że właściciel aktualny jest pierwszym właścicielem w Polsce. Posiada to auto od 2019 roku. W treści ogłoszenia możemy wyczytać, że w niedalekim czasie były wymienione końcówki drążków, tarcze, klocki, plus ustawiona zbieżność i wymienione sprzęgło. Dodatkowo mamy wymienione radio na takie z Androidem. I w sumie z informacji z ogłoszenia to tyle, eee, więc nie pozostaje nam nic innego jak szybki telefon, umówienie oględzin i sprawdzenie auta i konfrontację tego, co dostaliśmy w ogłoszeniu. Więc telefon do sprzedającego, umawiamy się na wizytę i jedziemy. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Więc spotykamy się ze sprzedającym i przystępujemy do oględzi. No już z daleka widzimy, że auto nieco gorzej się prezentuje niż na zdjęciach. No i tutaj krótka rozmowa ze sprzedającym i okazuje się, że jakiś czas temu dostał on już auto służbowe. No i Hyundai od dłuższego czasu w sumie stoi nieużywane, a sprzedający nie miał Serca po tylu latach eksploatacji, ponieważ był to jego pierwszy samochód, pierwszy, który, który kupił i którym jeździł prywatnie, nie miał serca, żeby go sprzedać. No i powiem Wam szczerze, że auto parkowane było pod chmurką, e, co potwierdza sprzedający. No i przez ten dłuższy okres czasu naprawdę nie było użytkowane i to było bardzo mocno widać. E, w związku z czym zewnętrznie auto bardzo brudne, obklejone, e, no nieumyte, nieprzygotowane całkowicie do sprzedaży. Na plus czy na minus? No w tym momencie chyba, jeżeli chodzi o aspekty wizualne, to raczej na minus. Eee, natomiast są to takie rzeczy, że no nie ma najmniejszego problemu, żeby, żeby to wszystko przywrócić do, może nie do stanu fabrycznego, ale do takiego akceptowalnego, do takiego, który nie będzie nas kłuł e, wizualnie w oczy. Więc przystępujemy do oględzin e, z użyciem mielnika. E, cały pojazd, praktycznie cały pojazd jest w oryginalnej powłoce lakierniczej. Eee, naprawę widzimy na tylnym lewym błotniku, na poszyciu błotnika. Natomiast e, no wskazania są dość duże, no bo ponad 1350 mikronów. Natomiast te 1350 mikronów to są takie wskazania miejscowe, w związku z czym jak sobie pomierzyłem ten błotnik e, w kilkunastu miejscach, moim zdaniem mogłaby to być jakaś przygoda parkingowa, ponieważ tej szpachli było dość sporo, ale w bardzo, jakby na bardzo małym obszarze. To może świadczyć o tym, że auto zostało gdzieś po prostu delikatnie przerysowane. Ee, więc więc no, blacharsko było jak najbardziej ok. Dodatkowo na pewno był malowany przedni e, zderzak. Było widać zamalowania na, na czarnych elementach plastikowych, na tych wszystkich wstawkach, kratkach. E, no i na pewno też był malowany tylny zderzak. Pewnie, zapewne z, związane to było z tą, z tą szkodą, która powstała po lewej stronie. Więcej blacharsko naprawdę nie mamy się czego czepiać, ponieważ auto, no poza tym, że jest brudne i delikatnie zmęczone miejską jazdą, ma swoje lata, ma swój przebieg. No natomiast ja bym tutaj w tym momencie już kreski na nim nie stawiał. Przechodząc dalej, no rzuciłem się w oczy bardzo mocno zużyte opony. Powiem Wam szczerze, że chyba nawet nie ma sensu przedstawiać tutaj ich dat, dat produkcji i, i mm, wysokości bieżnika, jakie miały, ponieważ no, no chyba najlepszym określeniem będzie to, że opony były totalnie łyse. No i tutaj e, cofam się do, do ogłoszenia i tego, co było napisane i rzeczywiście sprzedający wspominał o tym, że były robione z przodu końcówki drążków i była ustawiona zbieżność. No, i wniosek jest taki, że na tych uszkodzonych drążkach musiał jeździć bardzo dużo, ponieważ opony były bardzo mocno zużyte od zewnętrznej strony. No, co świadczy o tym, że to auto w pewnym momencie gdzieś tą zbieżność straciło. No, i było przez dłuższy czas w ten sposób eksploatowane, co odbiło się nie tylko na przednich, ale i na tylnych kołach. W związku z czym, no, na ten moment, cały komplet opony nadaje się do wymiany, ponieważ te no, nie mają szansy dalszej eksploatacji, jeżeli chodzi o. Reszta aspektów wizualnych samochodu, no to no nie mam się do czego czepiać. Powiedzmy sobie, trzeba zbalansować sobie em, datę produkcji auta z ceną rynkową samochodu, em, no i z tym generalnie, czego oczekuje kupujący. W związku z czym tutaj jakby porządne mycie, porządne czyszczenie, ewentualnie jakaś polarka, i to auto będzie wyglądało naprawdę całkiem dobrze. E, przechodząc dalej, wnętrze. No powiem Wam szczerze, otwierając drzwi. Przypomniał mi się pewien Ford. Natomiast tutaj nie było problemów e, z wilgocią, tutaj nie było problemów e, z jakimiś niejasnymi tematami. To auto po prostu przez ostatni czas bardzo długo stało na dworze. E, bardzo długo było niejeżdżone, w związku z czym no, ten zapach wewnątrz zmiksował się ze wszystkim. Do tego pogoda, która ostatnio nam towarzyszy, czyli dość, dość wilgotna, no, spowodował to, że w samochodzie nie pachniało zbyt ładnie, jeżeli można powiedzieć, że pachniało. No, wnętrze tragiczne, no, generalnie bardzo mocno zabrodzone. Jakby zużycie tego wnętrza nie było zbyt wielkie, natomiast to, w jakim ono było stanie, no świadczy o tym, patrząc jeszcze, dokładając sobie aspekty techniczne i te opony i tak dalej, że sprzedający nie do końca chyba miał wiedzę odnośnie eksploatacji aut i nie do końca wiedział, jak się z nimi obchodzić i może nie był zbyt wielkim estetą. O, tak to sobie nazwijmy. Natomiast tak samo jak i w przypadku karuserii e, auta, tak samo jest w przypadku wnętrza. No to wnętrze nie jest zniszczone, nie jest e, porysowane, nie jest podziurawione, fotele nie są poprzecierane, e, plastiki nie są porysowane. Ono jest po prostu zmęczone eksploatacją, taką codzienną. E, zapewne z dziećmi, ponieważ w aucie znalazłem, znalazłem fotelik, w związku z czym no trzeba mu zapewnić taki pełnowymiarowy pakiet SPA, żeby, żeby to auto przywrócić, przywrócić do ładu i składu i żeby można tym autem było, no powiedzmy sobie, z przyjemnością podróżować, bo powiem Wam szczerze, że przy tym zapachu i przy tym, co się działo we wnętrzu, no ja osobiście jeździć bym nie mógł. Więc przeleciałem sobie całe auto, przeleciałem sobie tył, przeleciałem sobie przód. No, wszędzie jest jednakowo brudno, po prostu, ale nie ma elementów, na które zwróciłbym jakąś większą uwagę, jeżeli chodzi o, o nadmierną eksploatację czy o zużycie. Jeżeli chodzi o poduszki powietrzne, jak najbardziej ok, auto nie, nie stwarzało w, w, wrażenia takiego, które mogłoby kiedyś brać udział w jakiejś większej kolizji. Um, przyszedłem do inspekcji komory silnika i komory bagażnika. No, jak możecie się domyśleć, auto spójnie składa się w całość, czyli w bagażniku mamy bałagan, porozlewane soczki, jakieś wkłady do papierosów elektronicznych, wózek, foteli. No, w związku z czym widać, że auto może przez ten czas, kiedy nie było eksploatowane, robiło sobie za magazynek. No, wyciągnęliśmy to wszystko, posprawdzaliśmy sobie wszystko. No, nie ma tam zastrzeżeń, jeżeli chodzi o tą naprawę, którą. Widziałem z zewnątrz, pościągałem sobie plastiki na tyle, na ile było można, nie uszkadzając e, sprzedającemu e, e, samochodu. No Nic tam nie było widać, w związku z czym jakby potwierdza się moja teza, że to nie mogło być duże uszkodzenie. E, idąc do przodu, idąc do komory silnika, słuchajcie, brak zastrzeżeń. No, auto eksploatowane tak samo wygląda. Komora chyba wyglądała najlepiej, e, jeżeli chodzi o cały kształt samochodu, była jakby najmniej brudna, tak to sobie powiedzmy. Nie znalazłem tam żadnych karteczek eksploatacyjnych, więc nie mamy informacji odnośnie oleju. Sprzedający nie pamięta, kiedy ten olej był zmieniany. W związku z tym, jakby kolejną rzeczą, która będzie potrzebna, moim zdaniem potrzebna w przypadku wielu aut, no to jest pakiet startowy, czyli pełny, duży serwis olejowo-filtrowy który będzie trzeba zrobić zaraz po zakupie i będziemy mieli temat głowy. Żadnych wycieków, żadnych tematów niepokojących, żadnych dziwnych napraw. Nie było też śladów odkręcania śrub, jeżeli chodzi o pokrywę bagażnika, jeżeli chodzi o botnik, jeżeli chodzi o lampy. No tutaj wszystko w należytym porządku, bez zastrzeżeń powiedziałbym. Kolejnym tematem jazda próbna, słuchajcie, mieliśmy zrobione zawieszenie, mieliśmy zrobioną zbieżność, mieliśmy wymienione sprzęgło, e, auto zapaliło bez problemu, powiem Wam że się tym naprawdę przyjemnie. Co prawda ten wolnossący silnik e, benzynowy 135 koni, dość duża masa pojazdu, e, ten moment odbrotowy niezbyt wielki, dostępny raczej w górnej partii obrotów, Mm, przez to wszystko, no to auto trzeba delikatnie mocniej pociągnąć na obrotach, żeby chciało z nami współpracować, dość dynamicznie jechać. Natomiast dla takiego spokojnego kierowcy, który raczej eksploatuje auto normalnie i po prostu potrzebuje je do przemieszczania się z miejsca od A do B, jak najbardziej wystarczający silnik bez turbin, bez zmiennych geometrii, bez innych wymysłów dzisiejszej ekologii zapewni na pewno Fajną eksploatację i tanią, jeżeli chodzi o ym, trasy po mieście, bo nie mamy tutaj DPF-ów, tak jak wcześniej wspomniałem, turbin, które gdzieś, tam, yy, które gdzieś tam po mieście mogą nam stwarzać problemy. Więc yy, jest w jak najbardziej ok, yy, bardzo mocno czuć te, te zużyte opony, auto przez nie nie do końca prowadzi się pewnie. Przyspieszenie, ok, brak jakichkolwiek wibracji na kierownicy podczas hamowania. Samochód jedzie prosto, wszystkie elementy wyposażenia działają. Poza multifunkcyjną kierownicą, tak jak Wam wspominałem, na początku podczas jazdy chciałem troszeczkę poklikać i okazało się, że w momencie, kiedy sprzedający założył radio z Androidem, a robił to sam, Zapewne nie dołożył jakiegoś adaptera, który odpowiadałby za sterowanie radiem z kierownicy, w związku z czym jakby kierownica była wyłączona z użytkowania i nie można było sterować radiem używając przycisków umieszczonych na niej. Natomiast co do reszty tematów związanych z jazdą próbną, nie miałem żadnych zastrzeżeń. Wybraliśmy się autem na stację diagnostyczną, wjechaliśmy, zrobiliśmy pełny test, żadnych zastrzeżeń i powiem Wam, no minus jest taki, że na te wszystkie naprawy nie było żadnych rachunków, natomiast było to wykonywane albo na tyle niedawno, albo po tych naprawach auto nie było zbyt mocno eksploatowane, ponieważ te elementy było widać, że są nowe, więc, więc jakby nie mamy potwierdzenia w rachunkach, natomiast mamy potwierdzenie w częściach, które są pod samochodem. Po tej jeździe wróciliśmy sobie na miejsce oględzin, podłączyłem jeszcze komputer diagnostyczny. No tutaj nie mieliśmy żadnych błędów, które gdzieś by nam skreślały to auto z zakupu. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkód.pl No i powiem wam... Sumowałem sobie wszystkie za i przeciw. No auto było niezadbane zewnętrznie, bardzo brudne w środku, bardzo brudne w bagażniku. Miało jakąś tam przeszłość. Nie nazwałbym tego wypadkową, natomiast kolizyjną. Malowanie tych zderzaków, powiedzmy, że zostawiało nam troszeczkę do życzenia. Cena auta, no sami wiecie jak jest dzisiaj z cenami, te auta są tak szalone, że ciężko jest powiedzieć czy auto jest warte ceny, czy nie warte. No chyba że trafiamy na kolej na totalnego nazwijmy to złomka, no to jaka by cena to nie była, no to wiadomo, że auto nie jest warte. Tutaj natomiast powiem Wam szczerze, że e, będzie to auto, a może Wy chcecie odpowiedzieć na to pytanie w komentarzach, czy to będzie auto polecone, czy nie. E, jeżeli tak, to dajcie znać. E, natomiast muszę Wam powiedzieć i chciałbym Wam powiedzieć, że takie auto moim zdaniem nadaje się do polecenia, natomiast warunkowo e, tutaj zawrzemy... Taką informację w raporcie, taką, e, taki przekaz zostanie, e, w taki sposób zostanie poinformowany kupujący, że auto nadaje się do sprzedaży, natomiast warunkowo, ponieważ e, potrzebuje kilku inwestycji, e, takich jak opony, pakiet startowy, pełne sprzątanie wnętrza, e, bardzo dobre mycie e, karuseli. W związku z czym sprzedający dostanie od nas informację, że podsumowując, auto nadaje się do sprzedaży, natomiast musi mieć na uwadze jego stan, głównie wizualny. Dziękuję ślicznie, zapraszam do komentarzy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!